Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Przytoczę jeszcze raz tutaj ten werset z listu do Galacjan, 5 rozdział i 1 wiersz. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Czy wolność jest cenna, wartościowa? Jest bardzo cenna. Czytamy tutaj, że Chrystus wyzwolił nas, prawda? Wyzwolił nas przez poświęcenie swojego życia. Oddał swoje życie, więc wolność jest właśnie tak cenna jak życie Pana Jezusa. Chcemy właśnie dzisiaj mówić na temat wolności, tej wolności religijnej. Oglądaliśmy przed paroma chwilami ten film o wolności religijnej. Wolność jest gwarantowana przez prawo, prawo międzynarodowe, przez konstytucję, jest też obecna na przykład w 18 artykule Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku. I ponad 150 konstytucjach państw. Ale tak w praktyce, czy ta wolność religijna jest jakby przestrzegana wszędzie, zawsze? Nie. Tak niestety nie jest. Jakby tak patrząc na wolność z perspektywy wiary. Skąd ta wolność religijna jakby pochodzi? Jakie ma korzenie? Wiara pochodzi od Pana Boga. Wiara pojawia się, gdy czytamy Słowo Boże, gdy Duch Święty działa. Sam Pan Bóg, sam w sobie jest wolną osobą. Skoro jest wolny, a stworzył nas, jak czytamy w Księdze pierwszej Mojżeszowej, 1 rozdział i wiersz 27. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Na obraz swój stworzył człowieka. Skoro sam Pan Bóg jest wolny, wolną osobą, i również ludziom dał wolność. To w Bogu są korzenie wolności. Skoro Pan Bóg daje tą przestrzeń każdemu człowiekowi do tej, tą przestrzeń wolności, do tego, by postępował tak, jak chce, by wierzył tak, jak chce, czy to nie jest też wzór dla nas, żeby tak traktować innych ludzi? Czy wolno nam komuś narzucać prawdy biblijne, bo jesteśmy głęboko przekonani, że taka jest prawda? No bo jesteśmy, prawda? Nie, nie możemy tego robić. Dlatego, że nieodłącznie można powiedzieć w ten sposób, że nieodłącznie z wolnością jest też i miłość. Albo odwrotnie, nieodłącznie, nieodzowną jakby towarzyszką miłości jest też wolność. Bo jeżeli byśmy nie byli wolnymi ludźmi, gdybyśmy nie mogli swobodnie decydować, Pan Bóg mógłby nam narzucić, że mamy po prostu kochać, tak? Ale czy byłaby to miłość? Nie, bo miłość to jest
nasza decyzja, tak? Nasza wola, że my chcemy kochać. Chociaż my, grzeszni ludzie, jest nam, my nie potrafimy kochać. Nie potrafimy sami z siebie. Potrafimy coś zupełnie odwrotnego. Ale dzięki łasce Boga, dzięki darowi Ducha Świętego, miłość może być w nas. Bóg wtedy nas, w nas mieszka i działa. Właśnie w człowieku jest jakaś tajemnica. Jakbyśmy to nazwali, jakieś miejsce może, gdzie człowiek podejmuje decyzję. W co wierzyć, jak postępować, wedle jakich zasad. I czy my nie, czy zbyt często nie jest tak, że my drugiego człowieka oceniamy, wydajemy jakiś wyrok, bo patrzymy na niego, on postępuje tak, tak i tak, prawda? Na przykład no inaczej niż gdybyśmy my postąpili. Że właśnie nie wnikamy w tą tajemnicę człowieka, w jego osobowość, w to, co on przeżył, jakie ma doświadczenia życiowe i tak cała jego przeszłość, to, co jego ukształtowało i postępuje tak, a nie inaczej. Chociażby nawet, tak rozglądam się, nie widzę pana Łukasza, ale przyszedł do nas dzisiaj, tak właśnie pierwszy raz, i studiowaliśmy właśnie Księgę Objawienia. Mówiliśmy o powtórnym przyjściu Pana Jezusa, o widzialnym przyjściu Pana Jezusa. A on miał no, inny pogląd, że przyjdzie w sposób jakiś symboliczny, duchowy. I nie mamy prawa komuś narzucać. Możemy rozmawiać, przekazywać, dzielić się i powinniśmy to robić, jeżeli ta druga osoba chce tego słuchać. Ale Pan Bóg nazywa do tego, żeby szanować drugiego człowieka, jego wolność właśnie. Tą właśnie, jakby tą jego tajemnicę osobowości, on ma prawo sam decydować, jak żyć. Ta relacja Boga z każdym człowiekiem jest indywidualna, niepowtarzalna, nie da się jej powielić i tą relację zna tylko właśnie Bóg i ten człowiek. Nie nam właśnie oceniać, krytykować, uprzedzać się, a wręcz odwrotnie, jest to okazja, aby ćwiczyć się w miłości do ludzi, którzy mają inne poglądy, czy to religijne, czy w jakichś innych sprawach. Pan Bóg wzywa nas do miłości. I to różnie można nazwać, do tolerancji, do akceptacji, ale Pan Bóg idzie jeszcze dalej. On wzywa nas do miłości nieprzyjaciół. Jak czytamy w Piśmie Świętym, no, żeby kochać tych, którzy nas miłują, lubią, przyjaźnimy się z nimi, oni z nami się przyjaźnią, to żadna sztuka. Tak i też poganie czynią. A chrześcijanin to jest ktoś inny. To jest ktoś, kto w dobrym tego słowa znaczeniu ma się wyróżnić, ma reprezentować Boga, jego charakter. No i dla nas oczywiście jest to trudne, bo Bóg faktycznie kocha każdego człowieka, nawet największego grzesznika, ale też jednocześnie no, nienawidzi grzechu. Nienawidzi grzechu, a jednocześnie tak bardzo kocha grzesznika, że oddał swoje życie za niego. Dla nas to jest tak wręcz jakby no, ciężko to zrozumieć, bo jak jesteśmy urażeni, to czujemy złość, ból, prawda? Może nawet nienawiść.
a mamy wybaczać. Wysyłałem do większości z was jeszcze, pomimo że się widzieliśmy, składaliśmy sobie życzenia, jeszcze wysłałem w ostatni dzień starego roku SMS-a z życzeniami, żeby właśnie wybaczać nawet tym, którzy nas nie przeprosili. I ktoś z, nie ma w tej chwili tej osoby, ale odpisała, czy Bóg wybacza grzech, jeżeli ktoś go nie wyznał. Bo my mamy przeprosić, mamy wybaczyć, nawet jeżeli ktoś nas nie przeprosił, czyli no, nie wyznał tego grzechu, prawda, przed nami. Bóg kocha grzesznika. Bóg czeka, aż ten człowiek przed swoją śmiercią, choćby nawet na chwilę przed śmiercią, ale szczerze, ten grzech wyznał. Jeżeli nie wyzna, ale Bóg cały czas tego człowieka kocha, ale jeżeli nie wyzna, to człowiek no, odbierze zapłatę odpowiednią. Umrze. Ostatecznie umrze na wieki. Dlatego, że Bóg nie może tolerować grzechów w nieskończoność. Skończy się ten czas i kto nie wyzna grzechu, będzie tym grzechem obciążony. A grzech musi zginąć. Musi zostać unicestwiony. Więc też i ten człowiek razem z tym grzechem, jeżeli go nie wyzna, będzie unicestwiony. Wolność religijna kojarzy się też, jest związana z tym właśnie szacunkiem dla drugiego człowieka, niestosowaniem przemocy i to w różnych formach, czy to przemocy fizycznej, przemocy jakiejś emocjonalnej, manipulacji, instrumentalnego wykorzystywania ludzi. To wszystko jest... To nie licuje właśnie z miłością, z wolnością religijną. Także chwalmy Boga za to, że mamy wolność, żyjemy w takim kraju, w takim miejscu. Tak jak już wcześniej wspomniałem właśnie, bo przyjdzie taki czas, kiedy tego nie będzie. Przemoc godzi w ludzką godność. Godność nadał nam Bóg. Jesteśmy Jego dziećmi. Jeżeli godzi się w godność człowieka, to jest to w jakimś sensie świętokradztwo. Jest to kradzież czegoś, co należy do Boga. Bo my należymy do naszego Stwórcy. Czy my czujemy się prawdziwie wolnymi ludźmi? No w sensie takim fizycznym, prawnym. Póki co jesteśmy wolnymi ludźmi, prawda? Nieraz ludzie marzą o wolności finansowej, o tym, żeby uwolnić się od pracy, żeby mieć tak zwany stały dochód taki, gdzie przez jakiś czas pracują, a potem te środki odłożone pracują, procentują i można z tych pieniędzy korzystać. Ale czy my jesteśmy wolni w sensie właśnie duchowym? Jesteśmy tutaj, jesteśmy z Bogiem. Ale oczywiście upadamy, nie jesteśmy wolni od słabości, ale Bóg może nas przemieniać stopniowo każdego dnia, jeżeli będziemy mu się poddawać. Może nas uświęcać wtedy, kiedy przebywamy u jego stóp, kiedy czytamy jego słowo. Ten list, który
skierował do nas, do każdego człowieka. Może ten list już dobrze znamy, wydaje nam się, że już nie mamy co tam czytać. I może sobie właśnie to lekceważymy. Może sobie odtwarzamy pewne treści z pamięci, wiemy co tam jest, nie warto czasu poświęcać. I też może mało rozmawiamy z naszym Bogiem. A Pismo Święte daje nam inspirację do modlitwy. To jest ten list, który skierował do nas Ojciec. Stale aktualny, żywy. I kiedy tylko otwieramy, to Bóg do nas przemawia. Kiedy prosimy Go o Ducha Świętego, On nam daje kolejne myśli. Bo też każdego dnia jesteśmy na innym etapie naszego życia. Tak jak tu Rafał opowiadał o swoim doświadczeniu, był pierwszy etap, potem był drugi i czekamy na kolejny. Tak też każdego dnia mamy kolejne doświadczenia, przeżycia i inaczej patrzymy na ludzi, na Boga, na siebie. I to słowo jest zawsze aktualne, żywe. Jest po to, żeby nas wzmacniać. Abyśmy żyjąc z Bogiem, aby poddawani, a gdy poddajemy się Duchowi Świętemu, Bóg nas może prowadzić i możemy żyć w tej wolności od zła, od grzechu. I jest to możliwe, bo patrząc na przykład Pana Jezusa, przeszedł On całe to ziemskie życie bez jednego upadku. Żył tak jak my, był Bogiem, ale nie korzystał ze swojej boskości dla siebie. Korzystał i czynił cuda, uzdrawiał dla innych. Przeszedł bez upadku, odniósł zwycięstwo. I my, gdy będziemy w łączności z naszym Zbawicielem, my również będziemy wolni i my również odniesiemy zwycięstwo. Nasza wolność, nasze życie jest dla Boga bardzo cenne. I dla nas Jego ofiara powinna być tak samo cenna. Tak samo cenna. Pan Jezus powinien być na pierwszym miejscu, abyśmy nie zmarnowali swojego życia, abyśmy nie zmarnowali tej wolności, która została nam dana, aby ofiara Pana Jezusa, to Jego poświęcenie nie poszła na marne. Tylko dzięki Niemu, Jego łasce, Duchowi Świętemu tak może się stać, że kiedyś razem z Nim, mam nadzieję, że wspólnie będziemy w Jego Królestwie. Dziękujmy Mu jeszcze raz za to, że mamy tą wolność i rozmyślajmy o tym, że jest czas, kiedy możemy swobodnie czytać, spotykać się, modlić. Tak jak niebawem rozpocznie się 10 dni modlitwy, żeby korzystać z tego i wzmacniać się i pozwolić przez ten czas właśnie, aby Bóg na nas działał, aby nas wspierał, rozwijał, abyśmy byli coraz bliżej Niego, aby ten czas wykorzystać na przygotowanie się na Jego przyjście. Dziękujmy Mu za to, że mamy jeszcze taki czas. Jemu niech będzie chwała i uwielbienie teraz i na wieki. Amen.